Tak, tak. Samochodem teraz? Nie zwróciłeś uwagi? Siedział? Pani Sabino, kto mieszka tutaj w mieszkaniu pod numerem 33? Kuzynka mojego męża ze swoim mężem i rodziną. Jakie ma pani dowody na to, że tutaj są dzieci? Rozmawiałam niejednokrotnie z dziećmi. Kilka razy udało na 6. Udało się mi rozmawiać z kamerą. Zresztą widziałam tutaj męża, odjeżdżał stąd do pracy. Wtedy dzieci zostały tutaj same na noc z kuzynką. No i byłam pod drzwiami tego mieszkania. Próbowałam rozmawiać z mężem, ale nie udało się. Ale on był w środku? Tak. Dzisiaj jest 15 grudnia 2020. Pani nie ma dzieci przy sobie od 1 listopada, czyli już półtora miesiąca. Tak. Czekają, tylko dzieci tutaj w środku? Być może, ale nie mam 100% pewności. Na pewno jest kuzynka, bo w domofonie się odezwała, więc ona jest w środku. Wzywała policję już? Raz, ale było to dość późno, bo było przed północą, jak mąż poszedł do pracy i na nocę i zostawił tutaj dzieci. Bardzo mi się to nie podobało, tym bardziej, że słyszałam, jak kuzynka mojego męża odzywa się do moich dzieci, nie podobało mi się to. Wezwałam tutaj patrol policji, przyjechali, natomiast no, wspólnie po rozmowie krótkiej zdecydowaliśmy na dole nie wchodząc tutaj nawet, że dla dobra tych dzieci po prostu zrezygnujemy o tak późnej porze. No co? Że dla dobra tych dzieci zrezygnujemy o tak późnej porze tu w ogóle wchodzić, nie? Bo gdyby dzieci spały, to tak czy inaczej nic by nie zrobili. Czy ma pani jakiś kontakt z mężem, żeby zadzwonić? Próbowałam kilka razy dzwonić, jadąc tutaj, ale nie odebrał. Jeszcze raz spróbuję.
Realizujemy reportaż telewizyjny. Czy są dzieci tutaj? Dobry wieczór. Realizujemy reportaż telewizyjny. Czy tu powyżej są dzieci? Mała dziewczynka i mały chłopiec, bo jest tutaj matka, która ma te dzieci porwane od półtora miesiąca i nie ma kontaktu. Dobrze. Gdzie jeszcze dzieci mogą być, pani zdaniem? Tak naprawdę nie, w domu na pewno go nie ma. Bo do domu mam klucze. Jestem współwłaścicielem. No ale on w sądzie podał, że gdzie dzieci są? On w sądzie podawał swój adres zamieszkania, natomiast od momentu, kiedy je wywiózł półtora miesiąca temu, to go tam nie było. Dobrze, czyli jeżeli w sądzie podał, że adres zamieszkania to jest Jastrzębie-Zdrój, tak? Mhm. No to jedźmy do Jastrzębia Zdroju i zobaczymy, czy okłamał sąd, czy nie. Dobrze. Sabino, jesteśmy na ulicy 11 listopada w Żorach. Co to za budynek tutaj za naszym samochodem telewizyjnym? Tutaj mieszka mama mojego męża, czyli moja teściowa. Czy tu mogą być dzieci? Pani 3,5-letnia córeczka i 5-letni synek. Jest takie prawdopodobieństwo. Sprawdźmy. Pani Sabino, widzieliśmy światło zapalone. Czy są tu dzieci? Nie słyszałam. Jeszcze raz? Nie słyszałam ich, a nikt do mnie nie wyszedł. Zauważyli, że to ja i odwrócili się napięcie. No tak, a czy rozmawiała pani z teściową o tym całym dramacie, o tym, co dotyczy dzieci i odizolowania ich od pani? W ciągu tego półtora miesiąca próbowałam wiele razy jakkolwiek dotrzeć do teściowej. Niestety nie udało mi się ani razu z nią porozmawiać. Dlaczego? Ani nie odebrała telefonów, ani nie otworzyła mi drzwi, kiedy tutaj osobiście przyjechałam. Nagrywałam jej też mnóstwo wiadomości i nic. Dlaczego nie ma pani wsparcia ze strony kobiety, też matki, jeśli chodzi o pani dramat? No bo mama wierzy synowi i no i nie wiem, no tak naprawdę ciężko mi powiedzieć, bo cały czas podkreślam, że nie chodzi tutaj ani o mnie, ani o męża, tylko o dzieci. A dlaczego ktoś tak postępuje, ciężko mi powiedzieć. Proszę powiedzieć, jeśli chodzi o informacje dla sądu, ojciec powinien być w Jastrzębiu Zdroju, tak? Mhm, tak. Mhm. To cóż, sprawdźmy w takim razie, czy dzieci są pod adresem, który został wskazany sądowi. Pani Sabino, jesteśmy przed domem w Jastrzębiu-Zdroju, gdzie według informacji złożonych w sądzie okręgowym w Rybniku powinny być pani dzieci. Taką informację złożył pani mąż, z którym pani się rozwodzi i który
Półtora miesiąca temu, 1 listopada 2020 roku, uprowadził pani dwójkę dzieci w wieku 3,5 roku, córeczka i 5-letniego synka. Proszę powiedzieć, czy w domu, w tym, który właśnie tutaj widzimy za panią, pod tym adresem, który został wskazany sądowi, są pani dzieci? Z tego co widzę, to są światła powyłączane, raczej tam nikogo nie ma, ale sprawdzimy. Ma pani klucze do domu, mam, tak? Klucze. Ma pani swobodny dostęp, bo jesteście państwo... Jestem współwłaścicielką tego domu, także... Mhm. Proszę powiedzieć, dlaczego zdecydowała się pani na wynajęcie biura Krzysztofa Rutkowskiego jako asysty dla pani działań? Czyżby się pani obawiała samodzielnego działania tutaj na Śląsku w związku z tą sprawą? Oczywiście, że tak, bo każdy wie, że tym dzieciom dzieje się krzywda, a tak naprawdę nikt do tej pory mi nie pomógł. I biuro Krzysztofa Rutkowskiego jest dla mnie jedyną nadzieją teraz. Otrzymaliśmy informację od adwokata pani męża, który obiecał 26 godzin temu, ponad dobę temu, że przeprowadzi mediację pomiędzy pani mężem a panią. Pani adwokat Krzysztof Bąk przystał na to entuzjastycznie. Wydawało się, że adwokat strony przeciwnej, pan Paweł Walkowski, również będzie tutaj słowny i będzie tutaj poważny w tej negocjacji. Proszę powiedzieć, czy ma pani jakąkolwiek informację ze strony pana mecenasa Pawła Walkowskiego? Nie, ja nic nie dostałam. Jak pani traktuje to, co zrobił pan mecenas Walkowski wobec pani jako matki? Dla mnie jest to... Jego zachowanie jest po prostu nieetyczne i tym bardziej patrząc na to, co się dzieje, bo podejrzewam, że zna każdy ruch mojego męża, bo przecież niejednokrotnie widziałam, że rozmawiał z nim przez telefon za każdym razem. I nie wiem, no po raz kolejny jestem po prostu zdziwiona, zasmucona i żałuję, że tak jest, że takie mamy prawo w Polsce, że coś takiego... Pan mecenas Walkowski jest adwokatem do spraw kanonicznych, kościelnych, zajmuje się rzekomo wrażliwością rodziców, którzy się rozchodzą. Tymczasem mamy do czynienia po prostu z chamstwem, bezczelnością i poniżeniem zarówno pani. Ja też jako dziennikarz czuję się upokorzony, ponieważ obiecał, omamił, wydawało się, że ma dobrą wolę, a tymczasem jest po prostu oszustem w sprawie tak wrażliwej jak dobro małoletnich dzieci. Czy ma pani nadzieję, że w krótkim czasie teraz przy takiej postawie obojętności, a wręcz przeciwnego działania względem pani woli, że będzie pani szybko mogła zobaczyć dzieci? Nadzieja we mnie umiera ostatnia, cały czas to powtarzam. Mam nadzieję, aczkolwiek wiem, że będzie to bardzo trudne. Czy sąd okręgowy w Rybniku, który stwierdził, że to dzieci powinny być związane zarówno z panią, jak i z mężem na czas postępowania rozwodowego, ale to pani należą się alimenty. Czy pani zdaniem to właśnie ta kwestia finansowa, ta kwestia pieniężna skłoniła męża do tego, że porwał dzieci? Tak sądzę. Najpierw te alimenty, a za chwilę miały się odbyć badania w ośrodku w OZSS w Raciborzu, no, na które czekałam, naprawdę czekałam i odliczałam godziny, bo miałam nadzieję, że z dziećmi wrócę do domu, ale mąż się nie wstawił, bo dzień wcześniej przedstawił L4. To znaczy z akt sprawy wynika, że tak pan Paweł Walkowski przedstawił w sądzie, że powiedział, że ma chyba gorączkę i chyba coś się źle czuje. Kaszel i gorączkę, ale rozmawiałam z nimi, z dziećmi rozmawiałam z kamerą. Mąż nie był chory, ani razu nie zakaszlał przez dłuższy czas. Czy to prawda, że powiedział pani właśnie tuż po tych badaniach, które się nie odbyły, że jest chory na lenia? Tak, dokładnie takie słowa, takich słów użył. Jak zapytałam dzieci, dlaczego nie byli na badaniach i dlaczego i na co tata jest chory. To kto to odpowiedział w taki sposób? Wtedy mąż, który trzymał telefon, bo zawsze trzyma telefon przy rozmowach, odpowiedział po prostu, że jest chory na lenia. Będziemy pytać sąd okręgowy w Rybniku, czy takie prymitywne, prostackie zagrywki pana mecenasa Pawła Walkowskiego i jego klienta, pani męża,
są standardem pracy w sądzie okręgowym. Mamy też informację, że mogło dojść do podrabiania dokumentów przez sąsiadów. Czy to chodzi o sąsiadów tutaj z tej okolicy? Sąsiedzi z tej okolicy, tak, były tam złożone jakieś oświadczenia. O których sąsiadów chodzi? Tutaj, naprzeciwko naszego domu i tutaj pani która? Po prawej, tam mieszka sąsiadka, która zresztą... Z tych dokumentów wynika, że zostały one przygotowane na komputerze i bardzo takim pismem, jeżeli chodzi o podpis, zastanawiającym, dziwnym, podpisane. Pani adwokat zwrócił się o przesłuchanie pod przysięgą tych sąsiadów, te osoby, które podpisały te pisma. Czy pani tak szczerze wierzy, że te dokumenty są prawdziwe? Ja wierzę, że te słowa nie są prawdziwe, bo ci sąsiedzi nawet nie zdążyli mnie poznać, zanim się stąd wyprowadziłam. A próbowałam też z nimi rozmawiać, niestety bezskutecznie. Nawet alarmowali męża, kiedy tutaj przyjeżdżałam, szukając czegokolwiek tak naprawdę. Dobrze, będziemy pytać też sąd okręgowy w Rybniku, dlaczego dzieci nie ma tutaj w miejscu wskazanym przez ojca i kto daje się nabierać również na tego typu prostackie zagrywki, jeśli chodzi o dobro dzieci. Dziękuję bardzo. Dlaczego pani płacze? Przyjechaliśmy do mieszkania, gdzie powinny być pani dzieci. To jest pokój. Jednego... Chyba chłopca, tak? Nie, to jest pokój Lilki. Gdzie jest córki pokój? Pokój syna jest obok. No to jest pokój syna, tak? A tutaj są córki wybuszające, które znalazłyśmy z siostrą ostatnio. I jedne słuchawki były obok poduszki, a drugie były na komodzie przykryte jakimś materiałem. Po co są te słuchawki wybuszające? Sprawdzałam, co to za słuchawki. Zresztą miałam już świadomość tego. Są to wybuszające, używane często najczęściej na strzelnicy. Ale po co dzieciom tak małym? Czyli półletniej córeczce? Proszę? Firma Peltor, taka porządna firma. Zapytałam o to męża. Po co dzieciom tak? Zakładał te słuchawki? Stwierdził, że kupił je do zabawy. A pani myśli, że po co są? Po to, żeby nie słyszały czegoś. Ciężko powiedzieć. Albo gości. Natomiast zastanawia mnie cały czas, jak takie małe dzieci w ogóle można zmusić do tego, żeby nie zdjęły takich słuchawek, bo ja sobie tego nie umiem wyobrazić. Będziemy pytać o to Sąd Okręgowy w Rybniku, bo wydaje się, że przy tak bezczelnej i obstrukcyjnej postawie adwokata Pawła Walkowskiego trudno będzie o to, by doszło do jakiegokolwiek porządnego rozwiązania sprawy tak małych dzieci.